Hej, z tej strony Luke, witam was bardzo serdecznie, to jest, uwaga, Black Ops 2, wróciliśmy sobie do Black Opsa 2, to znaczy ja wróciłem. I jest to oczywiście komentarz live, jeśli ktoś jeszcze nie usłyszał, nie poznał tego. To jest TDM, ponieważ na TDM-ie gra najwięcej ludzi zawsze w Call of Duty, każdym praktycznie. No i to jest mapka Raid, right? Jedna z lepszych mapek w tej grze. I MP7 sobie zagramy. Dawno nie grałem w Black Opsa. Teammate zasłonił mnie. MSMC. Dobra, ten typ dalej tu był. Widziałem go. Dobrze. Dobra, mamy kolejnego. Aż jaki head glitcher. Zaraz się stamtąd wykurzymy, drogi panie, bo ja też jestem na head glitchu. Oj, jak mi cię szkoda. I wam powiem, że stwierdziłem, że mniejsza czułość jest lepsza, ponieważ mogę być bardziej celny. A teraz to głupio zginąłem, zablokowałem się. Wiedziałem, że z biodra mnie zabił. Gdzie by tego strażnika postawić? To jest bardzo dobry killstreak na... na ludzi, zwłaszcza w Black Opsie 2, bo ludzie po prostu nie wiedzą, co wtedy zrobić. Jeszcze ktoś tam jest. Już wiem, gdzie postawię, na ich respa. Wow, double! Dobra. Tam powiem, taki miły powrocik do tego Black Opsa. Już tutaj ludzie się nadziewają na to. Kolejny Guardian. Kolejny Guardian. Postawimy tutaj. I teraz tu będą biegli. Ta mapa jest tak prosta. W ogóle cały Black Ops 2 jest tak prosty. Te respy są tak łatwe do ogarnięcia. EMP. Dobra, kolejny lightning strike. Raz, dwa. Wow, trzy. Okej. Okay. To se poużywałem. Oj, to zrobiłeś błąd. Teraz ja też zrobiłem błąd. Skar. Lightning strike w takim razie. Raz, dwa i trzy. Bum bum, motherfucker. Bo, dobra, lec. UAV, tam ktoś jest. Wow. Piotro strzał. No nie, to Skar był. Tak. Skar jest naprawdę niesamowicie potężny. W większości FPS-ów nawet. Nawet w Battlefield 4 można zauważyć, że Skar jest niezwykle potężną pukawką. Aha, plecy mu zrobił. A ja mam C4, zapomniałem, że mam granaty. W ogóle przyzwyczaiłem się do tego, że w Ghoście się nie używa tego, bo nie starcza mi zazwyczaj miejsca. Dobra, wszyscy padli. Rzuciłem tego granata świetnie. Three, two, one. Fuck. Oj, to LMG. Ale wygrywamy. Dobra, ładny wynik. Fajny powrót do Black Opsa, wam powiem.
Ale nie czuję myszki, nie czuję myszki, muszę się do tej czułości przyzwyczaić. Bo ja zazwyczaj miałem w kodzie dużą czułość. Tym razem mam małą. Tutaj będzie biegł. Moja celność. Orbital VSAT, nice. Paczki czy bez? Chyba nie, bo paczki nie widziałem. Co to było? Okej. Dobrze, tak czy siak, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Oceńcie film, napiszcie, czy chcecie więcej Black Opsa 2. No i ogólnie starszych kodów typu MW3 i tak dalej. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. No i cześć.